100 na 100, urodziny województwa łódzkiego dzisiaj świętujemy w Bełchatowie, a dokładniej w parku znajdującym się przy dworku Olszewskich. Jak każde takie założenie parkowe powinno mieć miejsce zwane Świątynią Dumaja. I takie miejsce tutaj jest, a jest to mianowicie grób małżeństwa Helwigów. Jaką tajemnicę kryje w sobie ten grób znajdujący się w tak nietypowym miejscu? O tym opowiem wam w dzisiejszym odcinku, ale zanim, to może dwa słowa o samych Helwigach. Była to rodzina bawarska, która w Bełchatowie pojawiła się w 1887 roku. I tak urzędowała tutaj w dworze do 1945, kiedy odsprzedali go rodzinie Olszewskich. Pomimo tego, że mieli niemieckie korzenie, Helwigowie bardzo szybko się spolonizowali i przedstawię wam dwa przykłady na te słowa oraz rozwikłam wam zagadkę tego nagrobka. 100 na 100, urodziny województwa łódzkiego, Bełchatów. Stefan i Aniela Helwigowie byli małżeństwem. Stefan był doświadczonym legionistą, który walczył w trakcie Wielkiej Wojny w legionach Piłsudskiego. I kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, Stefan Helwig został powołany do wojska i oczywiście wyruszył walczyć o wolność Polski. Niestety, w bitwie pod Hrubieszowem w 1920 roku został zmasakrowany przez oddziały kozackie. Rodzina wyruszyła na Zamojszczyznę, żeby odnaleźć jego ciało i sprowadziła je z powrotem do Bełchatowa. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej jego żona Aniela, zwana też Nelly, pracowała jako sanitariuszka w warszawskich szpitalach. Kiedy dotarła do niej wiadomość o śmierci męża, z rozpaczy popełniła samobójstwo. Nie wyobrażała sobie bez niego życia. Oboje małżonków zostali pochowani w parku przy dworze, w którym mieszkała rodzina Helwigów. Pogrzeb był duży, przyszła tutaj cała społeczność Bełchatowa, a pochowani zostali w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się altana, w której spędzali najpiękniejsze chwile w swoim życiu. W 1920 roku, kiedy zginęli Stefan i Aniela, na świat przyszedł Bronisław Helwig. 24 lata później należał najpierw do szarych szeregów, a później do Kedywu. Miał pseudonim Bruno. I 1 lutego 1944 roku brał udział w zamachu na szefa SS i policji w Warszawie, Franza Kuczera. Zamachu, przypomnijmy, udanym. Kilka miesięcy później, w maju 1944 roku, podczas innej akcji na Waltera Stama, jednego z ważniejszych gestapowców w Warszawie, został postrzelony w czoło. Przeszedł trudną operację, zdążył jednak wyzdrowieć na powstanie warszawskie. Miał tam jednak wielkiego pecha, bowiem już drugiego dnia został ciężko ranny. Ze szpitala w Czerniakowie, gdzie leczył swoje rany, zabrała go łączniczka o pseudonimie Ola, która później została jego żoną. Niestety, podobnie jak małżeństwo Stefana i Anieli, małżeństwo Oli i Bruna również trwało bardzo krótko. Rany, jakie odniósł w trakcie powstania i wcześniejszych akcji, były na tyle poważne, że wymagały kolejnych operacji, których Bronisław Helwig nie przeżył i zmarł na początku 1945 roku. Pochowany jest na cmentarzu w Warszawie. Fajny jest Bełchatów? Kliknij lubię to.